Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny chciałabym Was zaprosić na film, w którym będę nakrywała stół z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niekoniecznie musi być to nakrycie stołu wigilijnego, ale również stołu świątecznego. Więc zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Będziemy próbować, będziemy robić różne warianty. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli lubicie tego rodzaju filmy, to jest film dla Was. Oczywiście na samym początku mam do Was jak zwykle prośbę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to tu gdzieś zasubskrybujcie. Wciśnijcie dzwoneczek i wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. No i oczywiście, jeżeli Wam się moje filmy podobają, no to łapka w górę. Będziemy teraz nakrywać stół. Ja już robiłam taki film, gdzie nakrywałam i pokazywałam Wam różne warianty, jak pięknie nakryć stół z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W wielu komentarzach pisaliście mi tam, że wszystko fajnie, ale gdzie postawić jedzenie i tak dalej. No więc dzisiaj chcę zrobić mniej więcej tak, żeby była dekoracja na stole, ale jednocześnie wtedy, kiedy będziecie kładli już półmiski z jedzeniem, żeby można szybko tę dekorację przenieść w inne miejsce, na komodę czy zupełnie gdzie indziej postawić. Bardzo lubię, jeżeli, słuchajcie, mój stół jest nakryty i w oczekiwaniu na gości, w oczekiwaniu na osoby, które siądą do tego posiłku świątecznego, żeby ten stół już był udekorowany, żeby on nie był taki tylko talerze nakryte i pustka, póki nie postawimy naszych półmisków. Więc warto takie dekoracje robić, takie, które można bardzo szybko przenieść w momencie, kiedy chcemy już wystawiać jedzenie. I dzisiaj będziemy tak robić. Chcę Wam zwrócić uwagę akurat, że dzisiaj zrobimy taki wariant, że mamy biały obrus położony i na to mam takie bieżniki, które są w poprzek tak położone, żeby były jednocześnie dla dwóch osób. Będę chciała tutaj użyć talerze, już Wam pokazuję. To są takie bardzo, bardzo mocne, kolorystycznie zielone talerze szklane. Ja je kiedyś kupiłam za naprawdę bardzo symboliczne pieniądze. Tutaj sobie przestawię, bo ja sobie tutaj przygotowałam już parę rzeczy. No i tutaj postawimy jeszcze, położymy na te zielone talerze te czerwone, które już widzieliście, ja je pokazywałam Wam. One są kupione w tym roku w sklepie Pepco. Bardzo mi się podobają. Piękny akcent taki czerwieni plus z tym złotym jeleniem wygląda bardzo ładnie. No i teraz oczywiście kładziemy sztućce. Ja tutaj używam swoich złotych sztućców. Słuchajcie, ja tutaj pokazuję Wam na tych samych, że tak powiem, przy użyciu tych samych talerzy, jedyne co tu się zmienia, to zmienia się, powiedzmy sobie, ten spodni talerz, czyli zielony. No i zmienia się... Słuchajcie, zawsze mam problem z tym, tutaj przejdę, mam problem jak do góry nogami coś robię, jakoś mi to zawsze tak, a chciałabym ładnie, równo to w miarę położyć. Tu jeszcze mamy noże, tak, położymy. Słuchajcie, można oczywiście używać sztućce również srebrne. Ja teraz mam akurat złote i bardzo je lubię. Są bardzo wygodne. Ja je kupiłam akurat w Isku. I bardzo powiem Wam, że się sprawdzają, aczkolwiek nie do końca sprawdzają się w zmywarce, więc tutaj trzeba na te złote sztućce, to zawsze jeżeli kupujecie, to warto jest zapytać, czy lub zobaczyć napis, czy można je myć w zmywarce. Ja myję je jednak ręcznie, dlatego że jak dam do zmywarki, to pojawiają się tam jakieś plamy.
Teraz postawię tutaj szklanki. Te szklanki również widzieliście, bo używałam je w poprzednim filmie, gdzie robiłam dekoracje. Teraz postawimy tutaj szklanki na wodę. Postawimy szklanki na wodę, gdzie tu mamy tu. I postawimy lampkę na czerwone wino. Myślę, że takie czerwone wino naprawdę idzie bardzo dobrze, zwłaszcza do takich świątecznych kolacji. Na pewno bardzo dobrze nam to zagra. Już. I teraz, słuchajcie. Mamy teraz, połóżmy jeszcze serwetki. Serwetki jeszcze połóżmy. I połóżmy te same serwetki, słuchajcie, które już kładłam, które widzieliście. Celowo to robię, że często jest tak, że wcale nie musicie kupować kolejnego nakrycia, wcale nie musicie kupować kolejnych serwetek, no bo taką metodą, słuchajcie, to byśmy musieli ciągle coś kupować, jeżeli byśmy chcieli coś zmienić. Dlatego w tym roku ja chcę Wam powiedzieć, że owszem, jak macie ochotę coś kupić, no to dlaczego nie, ale jeżeli na przykład z różnych powodów nie kupujecie, no to używajmy dokładnie tego, co mamy. Ja użyję również te same serwetki, które używałam poprzednio. Pamiętacie, mam 3 takie serwetki i więcej takich serwetek siwych. I dzisiaj również chciałabym użyć, zwłaszcza te zielone, bardzo mi się podobają, dlatego że no, kojarzą mi się, słuchajcie, ze świętem, ze świętami. I zrobię tak, że położymy tym razem te serwetki, położymy tutaj, może damy jedną taką. Tu położymy następną serwetkę, tak złóżmy równo, bo coś tu widzę, nie tak złożone są równo. Już je składziemy ładnie. I na te serwetki będę chciała położyć gałązkę, żeby było tak bardziej kolorowo, ponieważ te serwetki same jakby tak leżały, to jakoś tak smutno. A tutaj w momencie, kiedy udekorujemy, zobaczcie, taką piękną gałązką, to już to wygląda. Ja może tak Ci postawię. Tutaj tak to wygląda, taka gałązka. Wygląda bardzo ładnie. Ponieważ mam zielone tylko 3, to znowu kombinuję, 2 dam, załóżmy te beżowe, a te zielone ułóżmy może inaczej. Weźmy tutaj przez środek, mam tutaj pierścienie, damy pierścienie i położymy tutaj, już ja to wkładam, taką gałązkę i proszę bardzo, kładziemy tutaj i już to wygląda bardzo ciekawie. Zrobimy jeszcze jedną i tak zrobiłam naprzemiennie, żeby tu się działo. I tu damy następną. Zobaczcie i już będzie pięknie. Zrobimy tak, żeby tu bardziej ten talerz było widać, czerwony. I tutaj też damy. Dobrze, możemy teraz zabrać nasze serwetki. Zostawimy tutaj nakrycie stołu. No i sami zwróćcie uwagę, niby stół jest nakryty świątecznie, ale w oczekiwaniu na gości, kiedy nie ma tutaj tego jedzenia, robi się według mnie tak trochę pusto. I tu jest zawsze warto jakąś dekorację jednak postawić. Wezmę tutaj, postawię stroik. Ten stroik znacie, bo ja go robiłam film. Jeżeli nie widzieliście, to ja Wam gdzieś tutaj podlinkuję. I zobaczcie, jak już taki stroik wygląda przepięknie. Oczywiście zapalimy świecę. Ale coś się zapałka akurat nie chce zapalić. I zobaczcie, już mamy klimat taki świąteczny. I oczywiście w oczekiwaniu na gości mamy pięknie nakryty stół. Ja bardzo często robię tak, że jeżeli w dniu Wigilii
czy przed posiłkiem świątecznym jakimś, czy pierwszego, czy drugiego dnia, lubię sobie nakryć wcześniej ten stół, po to, żeby później, kiedy jest moment tego podawania posiłków, żebym nie musiała myśleć dodatkowo o nakryciach stołu. Ale lubię, jak wtedy, kiedy czeka ten stół świąteczny na ten posiłek, kiedy on również jest pięknie udekorowany. I to wygląda według mnie prosto i bardzo ładnie. I w momencie, słuchajcie, kiedy chcecie kłaść półmiski czy postawić jedzenie, zabieracie ten, odstawiacie i już macie miejsce na to, żeby zrobić stół nakryty i posiłki postawić. To jest taka moja pierwsza propozycja. Za chwilę będziemy robić drugą. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. Nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Zaczynamy robić kolejny układ pośrodku stołu, układ dekoracji, ale zanim to chcę Wam zwrócić uwagę też na takie drobne naczynia, które bardzo przydają się, jeżeli chcemy, zwłaszcza w wieczór wigilijny, położyć opłatek. Ja mam, zobaczcie, taką malutką paterę, tu może postawię tą paterę i ona jest, może tak pokażę, operatorowi macham, ale będzie to ładniej to pokazać. Zobaczcie, to jest taka malutka patera i bardzo ładnie na tym wygląda opłatek. Można również na tę paterę położyć małą serwetkę i będzie to wyglądało doskonale. Bardzo ładnie będzie się prezentował opłatek, a jednocześnie nie jest na talerzyku, tylko na takim lekkim podwyższeniu. Drugą takim fajnym naczyniem, które bardzo często korzystam, i to słuchajcie, nie uwierzycie, ja to kupiłam chyba za złotówkę właśnie z taki, w tych sklepach z tymi starociami. Bardzo ładna podkładka, to jest prawdopodobnie szkło, to nie jest kryształ, ale wygląda przepięknie i na takich też podstawce, też pięknie wygląda na tym opłatek. No i tutaj przy okazji postawimy, już niech stoi. No i teraz chcę Wam pokazać tutaj również, jaką dekorację ustawić i jak fajnie można zrobić i też równie szybko można taką dekorację usunąć, jeżeli przychodzi już taki moment, że chcemy na ten stół postawić nasze półmiski z jedzeniem i wtedy możemy szybciutko to usunąć. Ja mam taką ze sklejki tackę, którą też bardzo lubię. Wykorzystywałam ją wiele razy i na pewno w wielu filmach widzieliście, gdzie robiłam na niej dekoracje i ona sprawdza się doskonale. Jeżeli macie jakąś taką inną deskę, wiem, że teraz fajne są takie w sprzedaży, fajne deski, to również można to wykorzystać. I ja tutaj postawię, słuchajcie, postawię tutaj świecę, bo nie wzięłam tea lighta, chciałam tutaj jeszcze tea lighta postawić, ale za momencik postawimy. I zobaczcie, na tym ustawię świece. To będą różne świece.
Specjalnie tak robię, żeby one się różniły zarówno kształtem, formą. Tutaj tak zrobimy. I zobaczcie, taki prosty element wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Tutaj jeszcze postawimy i już takie świece, które po prostu palą się, nic tu nadzwyczajnego nie ma, a też mi się wydaje, że wygląda to już świątecznie, że nie ma tej pustki, która jest na stole, która czeka na ten posiłek. I zobaczcie, też taką tacę podnosimy i możemy szybciutko usunąć. To jest moja kolejna propozycja. Za chwileczkę robimy następną, bo po prostu musimy tutaj troszeczkę jeszcze rozwinąć tych dekoracji. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day. Kolejnym elementem, który wiem, że bardzo lubicie, jest to duży element, bardzo taki efektowny. No i oczywiście mowa tutaj jest o moim jeleniu, którego też bardzo lubię, ale zwróćcie uwagę, tutaj mu przykleiłam taką świąteczną wstążkę, żeby było już tak bardziej świątecznie. No i oczywiście zapalamy świece. I też będzie pięknie. Będzie, ach, się pięknie pali. I zobaczcie, i już jest pięknie taki moment fajny, że mamy coś na tym stole. Piękne, świąteczne. Cudnie ten jeleń wygląda, ja go też bardzo lubię, a z tą wstążką wygląda po prostu tak rozczulająco. Przepiękny taki element, który bardzo czyni ten stół świąteczny. I jednocześnie nie jest to stół taki pusty. No dobrze, ale zaczynamy za moment robić kolejną dekorację, która również będzie takim elementem dosyć prostym do usunięcia, a jednocześnie ładnym, efektownym, no i oczywiście odświętnym. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place, waking up on Christmas Day.
seasons tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Kolejną dekorację na stole, ale oczywiście mam do Was jak zwykle prośbę. Napiszcie mi w komentarzach, która dekoracja skradła Wasze serce, ale róbmy dalej. Tym razem będziemy nawiązywać do koloru talerzy, czyli zrobimy przepiękny element, który jest po prostu wręcz symbolem Bożego Narodzenia. Mowa tutaj jest oczywiście o pięknej gwieździe betlejemskiej. Bardzo lubię tą gwiazdę. Rzeczywiście ona to jest piękna roślina. I zobaczcie, postawimy tutaj tylko, postawię tutaj czerwonego jelenia. Gwiazda. No może dajmy tutaj jeszcze świecznik, tak żeby tutaj jakaś świeczka jeszcze się paliła. I już będzie przepięknie. Moje zapałki oczywiście gdzieś mi zniknęły, ale to trudno. Zobaczcie, wygląda to już naprawdę bardzo ładnie i można to bardzo szybciutko zdjąć ze stołu w momencie, kiedy chcecie, tak jak mówiłam, postawić pół miski. A my zapalamy kolejną świecę, żeby było ciepło, rodzinnie, cudownie. Zobaczcie, jaki energetyczny jest ten stół. No ale oczywiście, słuchajcie, ktoś powie, że no trzeba to jednak wziąć i trzy elementy zdjąć, więc zrobimy tak, że postawimy tutaj, zdejmiemy tego dużego jelenia, który jest przepiękny, energetyczny i bardzo go lubię. Postawimy go tutaj i postawię tutaj dużą tacę. Ta taca jest bardzo ładna, bo ona ma dno z lustra. Uwielbiam ją. Przede wszystkim uwielbiam przez to, że ona ma również ścięte tutaj te rogi, więc bardzo ładnie też każda dekoracja na niej wygląda. No i tutaj postawimy piękną gwiazdę betlejemską. Tak patrzę, tak postawimy. Tutaj postawię jeszcze dwa świeczniki, które są też przepięknym świecznikiem. To są takie a la francuskie, tutaj no takie bardzo, bardzo ładne. Tak zaraz wezmę, zapalę też te świece, bo to dopiero pięknie wygląda zawsze, jak jest ciepło ognia. Ja uwielbiam świece, zresztą mówiłam już to wielokrotnie, pewnie się powtarzam, ale to jest taki element, który zawsze daje to ciepło, tą przytulność. No jest po prostu przepięknie wtedy. O, zapalimy świecę. No i tutaj postawimy z kolei innego jelenia. Przedtem był taki czerwony. Dajmy tutaj złotego. Złoty. Prosta dekoracja. Oczywiście, słuchajcie, można tutaj postawić zupełnie to, co macie akurat na każdej tacy. A zwłaszcza jak macie tacę taką, która ma dno z lustra, to wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. I też zobaczcie, tego typu dekoracja na tacy w każdym momencie podnosicie, zabieracie, przestawiacie i już macie miejsce na półmiski. Dlaczego o tym tak często dzisiaj w tym filmie tak wspominam? No właśnie dlatego, że w wielu komentarzach pisaliście, że ważne jest miejsce na te półmiski. A ja myślę, że owszem, jedzenie jest ważne, jak najbardziej, ale przede wszystkim ważna jest atmosfera, rozmowa, miłość, ta energia, która przepływa między tymi ludźmi, którzy siedzą przy tym stole. To jest bardzo ważne i ważne jest, żebyśmy tę atmosferę świąteczną pielęgnowali. A również podtrzymanie takiej atmosfery, służy, słuchajcie, ta dekoracja, że czujemy, że to jest inne spotkanie, inny posiłek niż zawsze.
Dzisiaj będziemy już kończyć. Ja mam nadzieję, że Wam się podobał taki film, gdzie właśnie chciałam Was zainspirować do tego, jak zrobić różne dekoracje, żebyście sobie robili z tych samych rzeczy mniej więcej, które macie w domu, właśnie na tacach, właśnie na jakichś drewnianych tacach, czy bardziej eleganckich. No to już jakie macie i wtedy to wygląda naprawdę pięknie. A jeżeli nie macie takich tac, wystarczy postawić jeden piękny bukiet z gwiazdą betlejemską i też będzie przepięknie. Na dzisiaj będziemy kończyć. Ja jak zwykle proszę Was o lajki, o komentarze, no i oczywiście o subskrypcję. I mam nadzieję, że Wam się taki film podobał. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day.